Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andet, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z przypadkowego, bo jeszcze tej gry na kanale nie było, więc stwierdziłem, że trzeba nagrać. Moi drodzy, Prop Night, coś takiego jak Dead by Daylight, tylko bardziej kreskówkowe, bardziej animowane. Bardziej takie z animacją taką ładnie, łagodniejszą. I słuchajcie, tutaj jest taki mały feature, że możemy się zamieniać w przedmioty. Jak nas goni killer, albo możemy się przed nim ukrywać jako przedmiot. Generalnie uważam, jak grałem na live'ach bardzo dużo w sumie, że killerzy w tej grze naprawdę mają bardzo trudno. Bo jak ktoś się zamieni przedmiotem, no to w przedmiot w sensie, no to już jest lipa straszna. Także, moi drodzy, ja sobie tutaj wybiorę, żeby grać ocalałym. Zobaczymy, czy nam szybko wybierze matchmaking. Wyszukiwanie, szybka gra. No dobra, zobaczymy. Bo ostatnio w ogóle były, słuchajcie, jakieś takie problemy też, że ja wybierałem, że chcę być ocalałym, a robiło mi mnie ze mnie killera i jakby nie chciałem i tylko się denerwowałem, więc nie wiem. Jeszcze to było takie niedopracowane. Natomiast było ostatnio sporo aktualizacji z tego, co tam widziałem na Steamie. Więc podejrzewam, że może już jest to trochę naprawione, może jest zmienione też troszkę. Obóz. O wow, na tej mapie chyba nie grałem. Albo grałem. Jest tu kilka map, wiem, że na pewno jest farma, na pewno jest... nie świątynia, tylko ktoś inny. Czekajcie, nie pamiętam, jak to się nazywało. No jest kilka map, w ogóle słuchajcie, killerzy są tacy fajni tutaj, zobaczycie zaraz. A ja bym chciał być... Czy to była ona, czy ta się leczyła, czy ta się leczyła? Któraś miała self-care'a. A weźmy tą, dobra. Zobaczymy sobie. No i w tej grze, słuchajcie, też jest czat głosowy, więc mam nadzieję, że nic nie będą bleblać, bo ja ich nie wyłączyłem. I może być problem. Kto nie dał, że jest gotowy? Halo, pani, ready, daj pani, to będziemy mieć meczyk już. A nie, yippee-ki-yay, 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 yippee-ki-yay. No daj, że ready. Dramat. No, także słuchajcie, z killerów, z tego co pamiętam, jest... jest zakonnica, jest taki pan, chyba z innego, znaczy, podobny do innego horroru, nie pamiętam, jest króliś i coś tam jeszcze. No ja w obozie jeszcze nie grałem, także no może być problem. No i oczywiście to trzeba robić generatory, tak samo, nie, to ona nie ma leczenia, ona ma znikanie, ta pani. No dobra, ja wam patrzcie, pokażę. Mogę być kukiem, widzicie to? I teraz tym kukiem łażę i się ukrywam przed killerem na przykład, nie? Wiecie o co chodzi? Takie rzeczy. No i też się robi geny, też się stada jakby na takie krzesełko, czy jakby haki w DBD, nie? Coś takiego. O, to jest właśnie to krzesełko. A tutaj gdzieś ktoś kręcił gena chyba, słyszałem, tak? Czy... Co to było? Nie, wydawało mi się, że ktoś kręci gena. O Boże, killer był. Czy on nie... Nie widział mnie? Nie widział mnie. Czekajcie, ja bym musiał tutaj się ukryć. O, tu jest gen. Ja chcę być puszką. O, dwie puszki, słuchajcie, leżą. Tylko on tu przylezie zaraz. To będzie hit. Chyba robimy gena. Oh shit. Żartujesz sobie ze mnie, idź sobie. On kogoś będzie stał na krześle, o nie. Czekajcie, ja się chcę coś przemienić. No, może nie w fortepian, ale w królika. O. Dobra. Czy on mnie widział? A czemu? Ej, on kampi. Uratuję cię. O nie! Zamknąłem mu drzwi przed nosem, ale on jakby... Ale skampił tego faceta. Nie, no bez sensu w ogóle. Jakieś głośniki. Tam jest pieniążek! Tak, tutaj też się zdobywała się monetki, zarobienie gena, zaratowanie i potem można tu ze skrzynki jakby kupić. Wiecie o co chodzi? Dobra, może ten miecz położyć? O, super. Żeby on tylko tutaj nie przy... Co próbujesz, królik, zrobić? O, ktoś zrobił gena i mamy dodatkowy czas do gry, 2 minuty. Czat, łącznie 7.
Dobra, trochę pokręcę gena może. Oczywiście też mamy skill checki. Oh shit. Mogę być czy... Mogę być beczką, czat. Nie widziałeś mnie, prawda, że mnie nie widziałeś? Dobra, tu jest gen, z tego co widziałem też. O. Możemy się najwyżej w coś zamienić potem szybko. O Boże! Powalił kogoś! W ogóle tutaj jest hitem to... O, się tutaj tak zamienię w ten. Hitem jest to, że osoba, która na przykład jakby jest powalona, sama się leczy i sama wstaje, jakby nie trzeba nic trzymać, wiecie o co chodzi? Dobra, uratuję cię. Goni mnie, o nie! Książka w ataku! W natarciu! Au. Au. Nie trafiłem w drzwi! Uciekaj! Książka! Nie, nie, nie. Zamknąłem mu drzwi. No teoretycznie co cię zwiałem. Mogę być przecież niewidzialny, jak sobie wcisnę jedyneczkę. Dobra, może byśmy gena trochę pokręcili jednak. Mam wrażenie, że te generatory jakby są dłużej do zrobienia. Jakby trzeba dłużej się namęczyć. Wiecie o co chodzi? Ale królik idź stąd. O, mogę być czym? Co? Kukurydzą jestem, czy czymkolwiek innym, nie wiem co to jest. No, zablokowałeś się! Patrzcie, no. Ja tu się skampię. Oj. Tak, i słuchajcie, właśnie możemy ogłuszać królika, w sensie wszystkich killerów, jak w niego wpadniemy. Im większy przedmiot, to chyba możemy jakby więcej zadać ciosów, tak mi się wydaje. On już nie ten, on już dead. Dobra, ostatni gen, jakby słuchajcie, oh fuck, nie mogę, nie. Dobra, dawaj oponę, dawaj kuko, cokolwiek mi daj, czemu nie mogę? Zrobiłem się, słuchajcie, niewidzialny. Już jestem widzialny. Czat. Masakra. I tu jest w ogóle ta skrzynka, którą mogę sobie otworzyć. Za pieniążki. Nie wiem, co kupiłem. A, słoik z klejem. Rzuciłaby wspomnieć zabójca. O, czat. Dobra, mamy koopa, więc powinno być teraz szybciej. Zostały 3 osoby na mapie.
O nie, nie traf... Jezu, ale wstyd. Rób. Może uda mi się skończyć. Rzuciłem mu coś tam, ale nie wiem, czy to wypali... Nie, nie wypaliło. O, shit. Ała, idź. No i leżę. No prawie. Ale dopiero pierwszy mój hak. Pierwsze moje krzesło. Mogę, zobaczcie, też patrzeć, co oni tutaj robią. O, wykręcili gena, okej. Mamy wyjście już otwarte. Ale idź stąd. Napisałem, żeby nie kampił, słuchajcie, a co? Tylko, że on za chwilę i tak mnie ścignie tu. Na bank. A trzeba by było, słuchajcie, drzwi otworzyć. Tu są drzwi i tam są drzwi. A to się długo otwiera, no hit! Open, szybko! Dobra, jedne drzwi są otwarte. Pytanie jest takie, czy oni wyjdą? Tam jest pieniążek. Chcę pieniążka. Oh shit. Czy on tu? Butelka lata. Przemieniaj się w kołku ratunkowe i już. Poczekamy tu, słuchajcie, jeszcze. No bo on wraca, patrzcie tu, patrzcie, hit. No ja bym już wylazł, no. Chodźcie, wychodzimy. Czy mogę jako kółko wyjść? Tak. Andrzej ucieka. Jakby koniec tematu, ja uciekłem. A, my musimy zobaczyć, czy oni też wyjdą. No bez sensu, to wychodźcie. Wyłaźcie. Jeszcze w ogóle przedmiot weźmie. O, pajęczynka chyba to jest. Tak, ten widzę, że ucieka. Dobra, to też książka została. Dawaj, księga! Tak mówię, tutaj słuchajcie, killerzy mają ciężko bardzo. Żeby powalić wszystkich. Chociaż raz na live mi się chyba udało. Zwycięstwo! To mi się
się kojarzy z taką Identity trochę ta gra? Coś takiego. O, i mam w ogóle jakiś poziom. No czat. Tu może jakieś, słuchajcie, kciuka, a dwa asysty, dwie osiągnięcia, no ogłuszenie. O, ja ogłuszyłem go? Ojej, naprawdę? No, dobrze. To moi drodzy, kończymy odcinek. Lewki, kiski, bezoski, buziakuję was bardzo mocno i słyszymy się pewnie w kolejnym Prop Night'cie niedługo. Pa!